Witam i tam wszystkich serdecznie w Resident Evil 7. Zaczynamy nową serię jeszcze przed premierą Resident Evil Village. Pytałem was na karcie społeczności, czy gramy. Większość była na tak, no i myślę, że warto sobie przypomnieć, czy też zobaczyć pierwszy raz tą fabułę, która będzie oczywiście kontynuowana w ósemce, dlatego myślę, że taki ostatni dzwonek, żeby jeszcze zagrać w siódemkę. Kto czeka na ósemeczkę, oczywiście subskrybujcie kanał i tutaj koniecznie wrzućcie łapkę w górę. Jest cosplay, proszę państwa, jest nawet zegarek. Jeśli ktoś nie wie, jak wygląda Ethan, to też można sprawdzić w internecie postać, która jest tutaj głównym bohaterem. Mamy wszystko, więc zaczynamy. Wersja na PS4 tak naprawdę, która jest oczywiście wspierana na PS5. Mamy tutaj 60 ramek, więc możemy zaczynać. Siódemka jeszcze po polsku. Lecimy. Łatwy lub normalny. Przypominam, że graliśmy swego czasu w Residenta 7 na streamach, natomiast tam całej gry nie było. Myślę, że tak do połowy doszedłem, a serii na YouTubie nie było, więc idealna sprawa, idealna sprawa. Zaczynamy. Hey baby, I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. No i tu jest ten sam Ethan, który będzie w ósemce. Kto nie widział demo, koniecznie. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. No i idziemy ratować ukochaną. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how. But she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolvi. Dolvi, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. No, proszę państwa. Tutaj jest jeszcze taki renderek, można powiedzieć, chociaż... Już jak wyjdziemy, ta gra będzie lepiej wyglądała. Niemniej, nauszniki są. Wszystko jest. I ten jest. On tutaj elegancko ubrany na spotkanie. No i proszę państwa. Resident Evil 7. Zaczynamy. Odsłona, która zapoczątkowała tą serię z pierwszej osoby. Podobno ma być trylogia, więc ta ósemka będzie tak w środku tej całej zabawy. No i działa fajnie to. Na PlayStation 5 jest fajnie. Spokojnie. Spokojnie możemy tutaj grać i troszkę też aima poćwiczymy przed ósemką, co? Mamy cele, znajdź Mię. W tej ósemce Rose, nie? Tej ósemce Rose. Czyli córkę. Ale tu będą tak hardkorowe rzeczy się działy, bo myślę, że sporo osób, nawet jeśli oglądacie tę serię, to znacie grę. Ja już dosyć mało pamiętam, ale pamiętam tych przeciwników hardkorowych.
przyjmie jej dar. Ale tu chyba jeszcze coś mamy. No ta ósemka już lepiej wygląda, nie? To też ciekawe. Aligatory w kanałach. Zbadać nawiedzony dom w Luizjanie. Tu to jeszcze tak wygląda normalnie, nie? Ale te wampiry w ósemce. No ale dobra. Zajmijmy się swoim celem. Ósemeczka na razie na bok. Jeszcze trochę, jeszcze 2 tygodnie. O, jest! Stary! Poszedł po mleko. Oj. Jest srogo. Na razie tak jasno, to jeszcze się nie boimy, ale... Oj, będziemy się... Oj. Oj, będziemy się tutaj bali, nie ma co. I to srogo. Mamy tak. Tu się kucało. Prawdopodobnie ósemkę też będę grał na PS5, dlatego tutaj taka wersja, żeby troszkę ogarnąć sterowanie, się przyzwyczaić. Bo jednak FPS-y na konsoli to jest zawsze nowość. Z trzeciej osoby spoko, ale... Okej, prawo jazdy mamy. Mija. Tu mamy akta. Ekwipunek jest. Wiadomość i prawo jazdy. Też może wam się będzie lepiej oglądało, bo mamy taką płynną kamerę, nie? Oj. Latareczka, okej. Okay. O nie, to pamiętam z demka. Trzeba mieć nożyce. Oh my god, ten pokój. Pięknie, pięknie to wygląda. No ja jak jestem na nausznikach, to wam powiem, że... Sram się 10 razy mocniej, bo na głośniczkach to tam easy, nie? Ale tu mamy jednak ten dźwięk... bliżej. Dobra. Kluczyk będzie potrzebny. Każda szafka jest ważna, może być jakiś przedmiot, który otworzy nam przejście tutaj. Zagadki standardowe dla tej serii. Moim zdaniem. Okej, okay, mamy VHS-a. I tutaj można zapisywać, nie? Tak, ja już sprawdzałem, czy to działa. Ale jest spoko. Jest spoko. No i zapisywanko troszkę trwa. Ale dobra. Tworzy się po prostu nowy zapis, nie? Dobra, lecimy. I ten zesrany w gacie. Ale musisz mieć dużą pieluchę, ziom. Bez dużej pieluchy to nie ugrasz. Okej, tu jest to. Tu jest zamknięte oczywiście, dobra. Mamy telewizorek, tam damy kasetkę. Kurde, tu jest stary już.
Dragon miał, nie? Potrzebujemy 1, 2, 3 F. Dum, dum. Jest w celi. Będzie trzeba tam zejść, kurde. Oh my god. Chyba właściciele. Czy ja na pewno chcę ich poznać? Na pewno? No i nie wiem, czy ja chcę ich poznać. Po 2017, nie? Bo ta gra wychodziła w 17. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Filmowiec. Dobra. Nie chcesz tu być, chłopie, nie chcesz. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds, ooh, haunted. Whoop yeah. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Yeah. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Nie wiem. Czy ja chcę wiedzieć? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Jack i Margarita Baker. Ja pierdzielę, aż mam ciary. Sobie o nich pomyślę. Właś, właś, co ty będziesz czekał? Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Andre! Wszystko tu po staremu.
the hell? You gotta be fucking kidding me. Będzie zapadnia. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. No widzisz? Mówiłem ci. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Nie. So, you first. What do you see? What is it? Oh no. Widzę Andre. Pierdziele. Ale to są warioty. Jesus. No i co? Trzeba odbębnić tutaj. Ja pierdziele. Nie no, kurde. Horrory to jest jednak nieporozumienie. Można się zysrać. Można się zysrać. Dawno nie było horroru, co? O! Okej. Okay. Nie ma powrotu. Dawno nie było horroru. A lumbago już mnie boli. Co dopiero dalej? Nurkuj, panie, nurkuj. Ale to jest właśnie ciekawe, nie? Zawsze mieliśmy tego bohatera z trzeciej osoby. Kurde. I tak jednak go czuliśmy, a tutaj ten i ten na razie mało mówny, nie? Chociaż później się rozwija. W ósemce też jest sporo. O kurde. Dobra. Ja się tych monstrów boję. Nie wiem, czy te monstra tu będą. Te monstra to jest przeginka. Kurwesku. Co to było? Przesunąłem coś? Ja pierdzielę. Ej, tu jest ta cela. Dobra, mam nożyce. Dead Travis Clancy Mia. Ej, nic nie ma. Nic nie ma na jej temat. Szczypce, super. Tam można iść. Mia? Szczypce, bardzo ważna rzecz. Czy to jest Mia? Mia. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me.
No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Tatko! Ja pierdzielę, tatko! Gdzie ty idziesz? Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? No. I ty masz trochę świra. Wiem, bo przebywasz statkiem. Nie jest lekko. What is this place? What'd they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Okej, czyli wydostaniemy się i tyle, i już się udało, tak? I koniec. Myślę, że tak. To jest dobry plan. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Czyli? We have to go this way. Mhm. Tyle wiesz, okej. Okay. Nie wiem, czy ja nie wiem czasem więcej. Wiesz? Are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Wiesz, jak masz na imię? Mia? There. It's there. Super. No to super, wydostaliśmy się. No i git. There's another door here. I'm sure of it. No tu jest wyjście. It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family now that you're here. O nie. I'm sure of it. Ja pierdzielę. Co się dzieje z tobą? Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Ja pierdzielę. S-001. Okej. Okay. Tam jest ta zabaweczka, nie? A ja nie mam żadnych broni. What? Mia? Ja pierdzielę, gdzie ona jest? O, tu. Tu jest ten potwór już? Nie, no ja się posram. Nie, 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 nie. Pierdykam. Wyczupki. Tak to jest, jak się nie gra na nausznikach i nagle... Mapa. Dobra, mam mapę. Łazienka była zamknięta. Pension. Kurde, to jest ta masakra z tą mapą, dobra. Tam jest kuchnia. Jest kluczyk potrzebny, a ja mam... Ja mam teraz te nożyce, nie? Szczypce.
Apteka. Dwie apteki już. Przydadzą się, oj, przydadzą. Daj mi spokój. Dupę węża. Super wyglądasz. Naprawdę niezła metamorfoza. Łoż ty w mordę. Mia. Wait. Wait. Nie lej mnie. Okej, dzięki. Okej, już. I can hear her. I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. What the fuck are you, Mia? Chyba żoną, nie? Twoją, czy nie? Nie mogę jej podnieść? W dupę węża, no. Pomóż jej. Przecież po nią przyszedłeś. Dobra, mapa. Spróbujemy tam. Ja pierdzielę, na dół muszę iść. Nie. Okej. Ja zużyłem apteczkę. Siekieren? Siekiera motyka. Spoko, spoko. Okej. Miło było. Mia. Po ciebie przyszedłem. Żyjesz? Ale oddaj mi siekierę, bo nie mam czym walczyć. Wiesz? Siekiera! Nie zadręczaj mnie telefonem teraz. Potrzebuję siekiery. Ze zwykłego ziomka stałem się zbrodniarzem. I oddajcie mi moją apteczkę. Wy gnyby. Mamy tak. Moje eko w sumie gdzie było? Come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe.
There should be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Zoe. Ale to chyba tam do przodu, nie? Tak. Ja pierdzielę, no. Mia? Mia? Czy ty się potrafisz teleportować, z martwych wstawać i różne? Aaa. To brzmi sensownie. To brzmi realnie. Mam sekator. Szczypce. Piekieren. Ja pierdzielę. W dupę słonia, no. Dzień dobry. Bezpiecznik. Przydasz się. O nie, ona tam idzie. Widzieliście tato? Tak, muszę odpalić bezpiecznik i spierdzielać górą. To było tu. No przecież oni mi tu nie dadzą żyć. Ku. Pierdzielę. O kurde. Jednak są straszne horrory. Ale tylko słuchawki, nie? Obraz. Obraz nie aż tak. Co ty robisz? Let's see what you feel. Dałbym sobie za nią rękę uciąć, nie? No i teraz kurwa nie mam ręki. Da się to jakoś przytegować? Zapiszemy, co, dziada? Dobra, no to tak. W sumie tak. Nie mamy ręki, to jest idealny moment, żeby zrobić sobie przerwę. Tak. Myślę, że to jest bardzo sensowne. Rękę mam na przykład tutaj w kieszeni, więc zawsze mogę wyjąć, przykleić. No i będzie dobrze, także wielkie dzięki za oglądanie, dajcie znać, jak wam się podoba seria, koniecznie łapkując w górę, kto dotrwał do tego momentu, napiszcie no Resident Evil 7, subskrybujcie kanał i do następnego, hej.